Przed nami, proszę Państwa, 10 dni bardzo dużych emocji i inspiracji intelektualnych. Będziemy pokazywać około 130 filmów i aż 60 imprez pozafilmowych. Do Warszawy przyjedzie 50 twórców z całego świata i będziemy mieli również bardzo rozbudowaną scenę muzyczną z wielkimi gwiazdami w tym roku. Bardzo mnie cieszy szczególnie, że twórcy, którzy na zeszłych edycjach byli laureatami naszego festiwalu, przybywają do Warszawy z nowymi i do Wrocławia z nowymi filmami, żeby wymienić tylko kilku: Nicolas Philibert, David Sieveking, Peter Jechti czy Jung Chang. Proszę Państwa, 10 lat temu to było takie marzenie, aby film dokumentalny w Polsce miał tę samą rangę i znaczenie, co w krajach Europy Zachodniej. Możemy sobie powiedzieć, że dzisiaj jest to, że ten cel został osiągnięty. Starałem się opowiedzieć tę historię, składając ją z archiwaliów, których okazało się być bardzo wiele, przynajmniej na temat części filmu, ponieważ film opowiada nie tylko o mistrzostwach piłkarskich w Hiszpanii w 1982 roku, ale opowiada też o bardzo wyjątkowych kibicach, bardzo wyjątkowych widzach tych mistrzostw, czyli o internowanych opozycjonistach w Białęce. To więc jakby historię tych mistrzostw piłkarskich poznajemy z ich perspektywy, ale też równocześnie z perspektywy piłkarzy dowiadujemy się, jak oni pamiętają te mistrzostwa. No więc właśnie starałem się tę historię opowiedzieć, używając archiwaliów. Tych archiwaliów jest dość sporo, bo już w 1982 roku doskonale telewizja rozumiała, że trzeba, że jest po prostu to duże wydarzenie, więc trzeba to wydarzenie możliwie ciekawie opakować. Z dzisiejszej perspektywy okazuje się, że niektóre rzeczy zmieniły trochę sens i brzmią inaczej, wyglądają inaczej, więc tym bardziej obcowanie z tym materiałem archiwalnym wydawało mi się interesujące. Wracamy do Abu Haras. To jest taki film, który rzeczywiście był realizowany przez wiele lat. Spędziłem wiele miesięcy na pustyni w północnym Sudanie, w malusieńkiej wiosce, obserwując, jak ta wioska znika z tego świata. Było to związane z budową gigantycznej tamy na Nilu w okolicach czwartej katarachty. Właśnie wybrałem sobie taką społeczność 80-paroosobową, którą obserwowałem przez ileś lat. Moja wioska jest w tej chwili 35 metrów pod wodą. Moi bohaterowie znajdują się w takim dziwnym mieście, getcie, gdzie właściwie nie wiadomo, czym mają się zająć, bo kiedyś byli chłopami, w tej chwili póki co przejadają swoje odszkodowania. No i to jest taki film, w którym obserwuję znikający świat, natomiast ten film był pewnego rodzaju też dla mnie ważnym jakby pretekstem do zupełnie innych doświadczeń. Po raz pierwszy znalazłem się w Afryce, po raz pierwszy znalazłem się na pustyni, w takim właściwie najgorętszym miejscu na świecie. Ta pustynia jest bardzo metafizyczna. Spotkanie z tymi prostymi ludźmi to były wielkie lekcje dla mnie. Muszę powiedzieć, że to doświadczenie, które wyniosłem z właściwie prawie 7 lat, odkłada się na całe życie. I nie wiem, czy Państwo, jak zareagujecie na ten film. Tam nikt nikogo nie zabija, nikt nie umiera, nikt nie jest terrorystą. Obserwujemy muzułmańską, malusieńką wioskę i jakby ból utraty. Natomiast ponad tym wszystkim jest to, co wydaje mi się jest najpiękniejsze w zawodzie dokumentalisty, że mamy możliwość dotykania jakichś światów, że się uczymy tych światów i to się jakoś odkłada. No i tego nie zamieniłbym na nic
na nic innego, na żadne inne doświadczenie. Mieliśmy taki pierwszy pokaz za granicą i no bardzo byliśmy ciekawego odbioru tego filmu, bo w tym filmie jest bardzo wiele takich kodów kulturowych. Mi się wydaje, że zrozumiałem przede wszystkim tylko przez Polaków. Film tam miał dobre przyjęcie. Ta publiczność międzynarodowa na inne rzeczy trochę zwracała uwagę niż my. Bardzo mieliśmy dużo takich rozmów właśnie o formie tego filmu, w którym no, tego filmu, który w jakimś sensie trochę rozpycha taki, rozpycha ten gatunek dokumentu i mimo, że jakby posługuje się tak naprawdę językiem, tylko i wyłącznie językiem filmu dokumentalnego, też było ciekawe jakby, że czy ten film, szczególnie dla tej widowni francuskojęzycznej, która zna też historię Haiti i tego okresu rewolucji tam i tego, co było potem w czasie rządów Duvaliera, że ten film też tam, w tamtych częściach Europy trochę inny kontekst, trochę w innym kontekście funkcjonuje niż tutaj. To było dla nas takie miłe zaskoczenie, że jednak ta opowieść, która nam się wydawała na początku, jest bardzo polska, no funkcjonuje też za granicą.